Ojciec ma rację. Tamtego wszystkiego już nie ma. Tych więzów, okowów, skorup i tak dalej. Czego? No, tych więzów, skorup i tak dalej nie ma. Niestety. Niestety? Mhm. Ty sam nie wiesz, co mówisz. Ty nie masz pojęcia, jak wtedy wyglądało życie. Ty wiesz, ile trzeba było odwagi, żeby zatańczyć tango. Zachwycano się malarstwem naturalistycznym, teatrem mieszczańskim. Mieszczański teatr. Ohyda! My twardo wywalczyliśmy te prawa. I jeżeli ty dzisiaj możesz sobie robić warto, co chcesz, to dzięki nam. Czy się ta sztuka rzeczywiście tak zastarzała, jak niektórzy krytycy piszą? Nie, nie zestarzała się. Jest świetnie napisana, świetna struktura, konstrukcja, trzyma się kupy. Troszkę ją oczyściłem, poskracałem niektóre dialogi. Trochę taki piętrowy absurd trochę zredukowałem. Wystarczy jedno, dwa, trzy piętra. I coś się stworzyło? Co? Ten burdel? Gdzie już nic nie funkcjonuje, bo wszystko jest dozwolone? Gdzie nie ma ani zasad, ani wykroczeń? Jest! Jest tylko jedna zasada. Tak jak? Nie krępować się! Robić to, na co ma się ochotę! Każdy ma prawo do własnego szczęścia! I zatruliście już tą swoją wolnością całe pokolenia! Spójrzcie na babcię, wszystko jej się w głowie pomieszało! Mam to nic nie mówi? Przeczuwałam, że znowu się będzie mnie czepiał. Mama jest zupełnie w porządku, o co ci chodzi? Was nie razi? To starcze rozwydrzenie? Dosyć żywe okazały się te wszystkie rozterki młodych ludzi wchodzących w życie. Te poszukiwanie własnej tożsamości. I mimo, że tutaj ten Artur jest takim Hamletem Arebur, to jednak tam te jego rozterki się dzisiaj także sprawdzają. Bunt to postęp w fazie potencjalnej. Bunt to opoka, na której postęp buduje kościół swój. Im rozleglejszy jest obszar buntu, tym większa jest ta budowla. A myśmy przygotowali spory kawałek gruntu. To wobec tego, tata, to po co te nieporozumienia? Jeżeli ojciec jest także za konstrukcją, to nie lepiej razem. No wykluczone! Artur jest idealistą przede wszystkim, może mniej intelektualistą, chociaż też, ale to nie jest główna cecha jego charakteru. Idealista w tym sensie, że jakiegokolwiek porządku świata oczekuje. Czy to takiego, jak jemu bardziej by odpowiadał, to znaczy tego tradycyjnego, gdzie wszystko jest na swoim miejscu, gdzie ojciec jest ojcem, syn jest synem, jest wzajemna walka pokoleń, albo jakiegokolwiek innego porządku świata, wobec którego można byłoby się zbuntować, to znaczy czegoś konkretnego, po prostu konkretu. Bo w sytuacji przedstawionej w sztuce, kiedy jego rodzice są właściwie takimi właścicielami wolności ponad wszystko, Artur nie ma niczego, przeciw czemu można się, by się było zbuntować. Wchodzę w życie! I w jakie życie ja mam wejść? Ja muszę najpierw coś stworzyć, żeby mieć w co wejść! Myślę, że akurat Artur jest najmniej chyba humorystyczną postacią tej sztuki. Nie chcę przez to powiedzieć, że mam najtrudniej, ale koledzy mają dużo większe pole do popisu w sensie komediowości tego tekstu. Aczkolwiek głównym zamysłem pana profesora Jarockiego, pomysłem na tę sztukę, na tango dzisiaj, było wyrugowanie z niego takiej warstwy czysto komicznej, farsowej. Owszem, groteska jako forma, ale że to tylko powierzchnia, a pod spodem jest dużo groźniej. Tego waszego świata to już nie można nawet rozsadzić, bo sam się rozlazł. Czy to znaczy, że się nie nadajemy? Do niczego. Jesteście potwornie tolerancyjni. To rzeczywiście przykre.
Ale ja nie chciałbym, żebyś ty czuł się taki opuszczony. Ale my wszyscy cię bardzo lubimy, Arturku. Chcemy coś dla ciebie zrobić. Kwas. No, nic się nie da zrobić. Mrożek jest w tym szczęśliwym położeniu, że być może uważa, że już zakończył swoją pracę. Ale jego dzieła są trwałe i ciągle do nich powracamy, będziemy powracali, mam nadzieję.